Siemanko wszystkim, witajcie kochani, z tej strony Jukan i witam was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotrack Simulatora 2. Tak jak w tytule, stałem się milionerem, właściwie dwudziestokrotnym, szkoda, że nie w świecie realnym i jeszcze, ale tylko w świecie Eurotraka. ale tak jest, widzicie, mój stan konta 20 milionów złotych. No, i muszę Wam powiedzieć, że ten odcinek miałem już nagrywać, kiedy osiągnąłem 10 milionów, później miało być 15, ależ stanęło na 20. Dlaczego? Dlatego, że robiłem pewien test. Test, który był w odcinku z naczepami, zrobiłem, no, ja myślę, że spokojnie 25 kursów, na których, no, fajną kasę wyciągnąłem. Pracownicy w tym czasie zarabiali, ale odnośnie tego testu to oczywiście będzie osobny odcinek dotyczący Naczep, bo to, to w poprzednim odcinku z naczepami się ten temat pojawił. Natomiast mamy 20 milionów, i co my moi drodzy z tym zrobimy? No, kusząca propozycja. No, na pewno na tym etapie chciałbym coś dla siebie, no bo myślę, że zapracowałem na to. Natomiast tak naprawdę ulepszenia ciężarówki takie już, już satysfakcjonujące są na 24 levelu. No, i ja mam dopiero 20. Jeszcze troszkę tych kursików trzeba zrobić, a teraz już jest trudniej, bo przynajmniej te trzy kursy na jeden level przypadają. Zakładając oczywiście, że nie mamy ujemnego ekspa za jakieś tam kolizje czy uszkodzenia ładunków. No oczywiście no, staram się tego nie mieć, no ale wiecie, czasem różnie to bywa. Czasem się coś tam zdarzy i trafi, ale kasa mniej więcej całkiem fajna. Pracowników mamy, słuchajcie, już 20, więc oni na siebie, a nie, przepraszam, 30, bo to, to był wynik tego testu. Ciężarówek mamy 30, ale naczep tylko 20, no właśnie, ale to jest wynik tego testu, o którym mówiłem i o tym Wam opowiem w następnym odcinku. Czy to ma sens, ten test, który robiłem, czy nie ma sensu? Jeśli chodzi o garaże, to ja wszystkie mam na fula i ja wiem, że tutaj ktoś z Was, być może i słusznie, może skrytykować, że i ja też sam o tym mówiłem, że faktycznie się opłaca, chociaż zrobię taki odcinek, w którym ja to dokładnie przeliczę i wam to pokażę. Dokładnie to przeliczę na poszczególnego jednego pracownika, co się bardziej opłaca. Natomiast mam na fula, dlatego że też ktoś z Was słusznie zauważył, że faktycznie, kiedy mamy na fula, to tam też jest i stacja benzynowa po prostu jest wszystko. Więc na pewno garaż kupię na fula. To jest więcej. Jak pewne. Dwa garaże, myślę. Myślę, że dwa garaże. Zobaczymy, czy starczy na więcej. Tu są moje garaże, te na zielono. No, może jakieś w Szwecji by się kupiło. No, i gdzieś tutaj może hmm, bardziej chyba Włochy są opłacalne, wydaje mi się. Chociaż jeśli chodzi o, o ceny zleceń, to nie zauważyłem, żeby one się na, na poszczególne kraje różniły, więc będziemy to po prostu robili tak na zasadzie. Hmm. No na pewno Paryż by się przydał. Kupujemy duży. Pierwsze milion dwieście. Niekoniecznie w plecy, bo inwestujemy. Drugi garaż gdzieś, no tutaj mnie aż by kusiło. Szwecji. Tu jest Sztokholm. No jakby nie patrzeć, to jest stolica Szwecji. To może tam po prostu sobie... Garaż kupimy i myślę, że jeszcze jeden spróbuję kupić. Um, niech już sobie będzie. No tutaj jest tak pusto jeszcze na dole. To albo gdzieś tu, albo... Rumunia, no to Bukareszt pewnie, nie? Tak by mi się wydawało. Jeśli dobrze kojarzę, to Bukareszt jest stolicą Rumunii. Ewentualnie możemy w Bułgarii albo w Turcji. Hmm. No tu tak na ekstremalnym może... Zobaczymy, niech będzie ten, ta stolica Turcji, ten Stambuł. No dobra, trzy garaże mamy kupione na fula, a więc 15 pracowników musimy zatrudnić. To będzie też jakby kolejny test. Będziemy wybierali raczej tych, co mają jakiegoś długodystansowca, chociaż ten tu ma wszystko ładnie i to nawet ma bardzo ładnie, więc może mu ustawimy długodystansowiec. Miejmy nadzieję, że nam fajnie chłopak zarobi. Nie wiem, czemu tu mi nie pokazuje, że to jest Sztokholm. No dobra, mniejsza o to. Najpierw się za Szwecję weźmiemy. Dobra, pan Jarosław ma też długodystansowca. Jak widzicie, mam więcej tych kierowców dostępnych niż um, w poprzednim odcinku, a wynika to z tego, że uparcie, jak widzę znaki zapytania, no to odkrywam te agencje pracy i to też jest taki protip dla Was. Jak chcecie mieć tych pracowników, mieć ich na jakimś fajnym levelu, No, ten ma dobre dosyć tutaj. Ja wiecie co, jakby nie patrzę w tej chwili na, na stawkę, jaką oni chcą? Jakoś yy, na tym etapie nie patrzę. No cóż, no w Szwecji będą sami panowie pracowali, bo widzę, że nie mamy tu żadnej pani, która miałaby kwalifikacje jakieś, dobrze, yy, ale dajmy szansę, żeby jakaś pani nam gdzieś też pracowała. Coś słabo z paniami tutaj, hmm, hmm. hmm, hmm. Zawsze moim wyznacznikiem jest to, żeby w pierwszej kolejności zatrudniać pracownika, który ma dużo tego dystansowca, długodystansowca. Natomiast no tą panią to no nie zatrudnimy, bo na tu kompletnie nic nie ma, poza tam jakimś ADR-em. No i mamy problem w tym momencie, bo musimy. No tutaj, no dobra, ten ma jednego, ale ma, nadrabia powiedzmy tymi delikatnymi ładunkami, które też nam są jak najbardziej na rękę. Tylko teraz, żebym ja pamiętał, gdzie ja te garaże kupowałem. Okej, okay. wasyl nadrabia troszeczkę oszczędnością paliwa, ale bardziej ten Henryk mnie przekonuje, jeśli chodzi o delikatne ładunki, i to już panią też zatrudnimy, bo też ona w miarę jakoś tam nadrabia powiedzmy tymi umiejętnościami delikatnych ładunków. To jest dostawa na czas. No, no niech ma, niech ma. No. Będziemy zaraz ustawiali oczywiście i to pamiętajcie, zaraz po zatrudnieniu pracownika trzeba to zrobić, aby ustawić. Przejrzyjmy, czy jeszcze jest ktoś tutaj interesujący dla nas. No, Nie ma takich, którzy mieliby bo chociażby te dwa dwie rangi z długodystansowca. Wszyscy mają max jedną. Hmm. Mhm, mm no ale ten nadrabia, bo ma więcej jakiś tam innych rang i chyba ta pani też, dobra. A, 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 o, ten ma na dwie, pięknie pojawił nam się jakiś pan, który ma dwie rangi długodystansowca. Więc fajnie i tu wygląda całkiem fajnie. U Roberta ma fajne kwalifikacje również. Tylko tutaj tak, była Szwecja i chyba kupiliśmy Paryż. No właśnie, bo to teraz jak się trzy garaże na raz kupuje, moi drodzy, to trzeba to pamiętać. To wszystko nie jest tak hop -siup. Ten Wasyl mi się tu pcha, ale jakoś mnie on nie przekonuje tym tylko jedną, powiedzmy, umiejętnością. Ale też jak widzicie, no nie mamy tutaj już wyboru zbyt dużego. Jeżeli tu, no ten ma tylko jedną. Hmm. Tutaj Filip ma kilka umiejętności. Ma też długodystansowca, który dla nas jest dosyć, myślę, że dość istotny. Ciekawe, czy nam starczy, żeby kupić 15 ciężarówek. Ja tego nie liczyłem. Ale garaż może sobie być, bo samo to, że jest. Garaż nas nic nie kosztuje. Hmm. A widzicie, to są zawsze odwieczne dylema dylematy. No nie chcę raczej zatrudniać osoby, która miałaby tylko jedną umiejętność. No tutaj ten Mateusz ma oprócz długodystansowca jeszcze ADR-a i swoją drogą sobie też muszę te ADR-y wyrobić, bo. Ale dałem sobie długodystansowca na maksa. Okej, okay, tutaj jest delikatny ładunek, więc to mnie też przekonuje. Bo te delikatne ładunki są dość istotne. I ostatni chyba pracownik nam został. No to jest dosyć duże przedsięwzięcie wydać 20 milionów, jak widzicie. Niektórzy by to pewnie z Was wydali na, na jakieś super ciężarówkę dla siebie. Ja uważam, że to jeszcze nie jest ten moment. Tym bardziej, że no bardzo cieszy jak te pieniądze wpływają. I stać mnie oczywiście na to. Dobra, ten ma tutaj delikatny ładunek i ładunek o... Wysokiej wartości. Dobra, mamy komplet. 15 pracowników zostało zatrudnionych, a więc teraz trzeba oczywiście nie będziemy kupowali, słuchajcie, używanych ciężarówek. bo według mnie to chyba by nam miało, nie wiem, kasy zabraknąć. A zobaczmy co wygląda, jak to wygląda ze skanią. No nie, no skania wygląda ewidentnie tak samo jak yy... Jak Volvo, chociaż Koni ma 370, może czekajcie, 547 i 554. Bo po prostu tak sobie patrzę. Chociaż z drugiej strony, jeśli ja nie musiałbym tym jeździć, to i od biedy można im renówkę kupić, chociaż ja jestem do renówki bardzo źle nastawiony. No... Renówka nie. Sory. Chodzi o ciężarówkę, oczywiście. Zobaczmy sobie. Nie sprawdzałem. No tak 534. No, ale tu mamy duży bak paliwa i 420 koni, więc to Volvo ewidentnie słuchajcie, mnie przekonuje. Czy my coś mamy jeszcze tutaj, oprócz Volvo i skani, DAF mamy jeszcze. No, skoro wydajemy tak duże pieniądze, no to przyjrzyjmy się. Niby DAF byłby tańszy, ale miałby i słabszy silnik, i mniejszy. Bak. Więc jak widzicie, no to Volvo wychodzi ewidentnie najkorzystniej. Nie wiem, jak to wygląda. O, jeszcze jest Iweko tutaj. mi się. Mercedes jeszcze tutaj mi się gdzieś pojawił. No, Mercedes bardzo porównywalnie wychodzi do Volvo, hmm, chociaż ma troszkę mniejszy bak i troszkę mniejszy silnik. Ale Mercedesa można porównać, czyli Mercedes i Volvo są na równi. Jeszcze gdzieś tu Iveco mi się pokazało. Ja myślę, że i tak ostatecznie kupię, Nie, no Iveco to już w ogóle zapomnijcie. Proszę was. Co to za cena? Dobra, także tu nie ma co się zastanawiać. Kupujemy po prostu Volvo, bo zobaczcie, mamy 420 koni, 1400 litrów. Także zakupujemy Volvo, tylko zrobimy tak, może po. Nie wiem, jak to zrobić. Kupię tak, jak leci. Oczywiście, nie będę, jak widzicie, nic im konfigurował, malował, bo to kosztuje ze 100 tysięcy. Nie liczyłem, ile mnie to wyniesie, a może się okazać, że co do złotówki się z tym uwiniemy. I oczywiście, zaraz ktoś z Was powie: No stary, no ale kupujesz ciężarówki, a za co kupisz naczepy? Byłaby to słuszna uwaga, jak najbardziej tak. Natomiast ja jeszcze robię testy, czy jest sens te naczepy kupować póki co. I to będzie w następnym odcinku. Także odnośnie tego dowiecie się w następnym odcinku. Jeżeli moje tutaj testy wskażą, że te naczepy trzeba kupować, no to oczywiście, wiadomo, zrobię parę kursów i w następnym odcinku zapewne dokupię im te naczepy. Nie bójcie się, jakże będzie jeszcze jeden odcinek z zakupu naczep. To nie ucieknie, absolutnie to nie ucieknie. Teraz kupujemy po prostu ciężarówki i wychodzi na to. Słuchajcie, kasa nam się wcale aż tak nie kurczy. Ja nie wiem, jakoś tak kupuję, kupuję w mojej głowie te 20 milionów. To tak na styk. A tu się okazuje, że chyba jeszcze jeden garaż kupimy. Czy ja coś źle liczę? Nie wiem. Znaczy fakt. Ja tak jestem nauczony z doświadczenia, że tak powiem, życiowego, że wolę zawsze zaokrąglać w górę. Jeśli nastawiam się na jakieś wydatki, to wolę, wiecie, zawsze nastawiać się w górę niż w drugą stronę. No dobrze, słuchajcie, no to w takiej sytuacji, to już nie ma dwóch zdań, to my mamy 8 milionów, no to, 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 to my możemy jeszcze jeden garaż kupić, moi drodzy. Możemy jeszcze jeden garaż kupić. Tak się zastanawiam, czy gdzieś w Estonii, Finlandię bym może pominął, Anglię też, ale tak te Włochy mnie trochę kuszą. Ewentualnie gdzieś tutaj, może w Rumunii albo w tych, tych, tych Węgrzech. Hmm. Dobra, bierzemy Turyn. Decyzja zapadła. Klamka. Zapadła, dobra, no czyli słuchajcie, jeszcze, jeszcze pięciu pracowników trzeba zatrudnić, wychodzi na to, że nam kasiorki starczy, no czyli dobrze wyliczyłem. I dlatego właśnie Wam mówię, żeby potem przy przy takich akcjach, jakie robię, ja to zrobiłem zbiorowo i ktoś z Was miałby pewnie uwagę, no ale mogłeś po pięć zatrudniać, nie czekać za 20 milionów. Oczywiście byłaby to słuszna uwaga, tylko pamiętajcie, że ja chciałem zrobić no taki odcinek, gdzie te 20 milionów pamiętajcie, no w momencie, kiedy ja robię coś pod odcinek, to robię to troszeczkę inaczej w normalnym przypadku nie czekałbym z tymi 20 milionami tylko pewnie bym, damy szansę wasylowi, a co pewnie bym już to dawno robił, tak więc jak najbardziej bym kupował po, po, po jednym magazynie natomiast, no w momencie kiedy hmm. Dobra zobaczymy w momencie kiedy, kiedy no chciałem nagrać dla was odcinek no to już musiałem poczekać zbiorowo dobra ta pani się tak ładnie do nas uśmiecha ma ekologiczną jazdę a nóż widelec się okaże że. A nóż widelec się okaże że jest fajna. No i co no ta pani to na razie no 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 sorry kwalifikacje nie dla mnie. A chciałbym oczywiście też więcej kobiet zatrudniać. No ten tutaj ma... Aha, to jest dostawa na czas. Kurczę, niektórzy mają strasznie mało tych kwalifikacji. I to jest dla mnie troszkę... No tu jest delikatny ładunek i... I to mnie przemawia. No i pewnie tego Maksymiliana weźmiemy, bo ma długodystansowca. Więc o, tutaj jest... No, ewentualnie... No dobra, dajmy szansę tej pani Krystinie, żeby też było... Troszkę kobiet zatrudnionych. Dobra. No to jeszcze pięć ciężarówek kupimy. Jeszcze nam kasa zostanie, widzicie? Ale nie, nie, to tak może być. To tak może być. Także. Mm, wszystko na spokojnie. No i chyba tradycyjnie już to Volvo. Nie ma co tutaj się szczypać za dużo. Także kochani, kupiliśmy cztery garaże na Fula. Y tylko, aha, dobra, Włochy, bo ja już się zawiesiłem z wrażenia, bo mówię o jednej rzeczy, a szukam na mapie i się zawiesiłem. Kupiliśmy, słuchajcie, cztery garaże na fula, zatrudniliśmy 20 pracowników, czyli też oznacza to, że kupiliśmy 20 ciężarówek. Za te 20 milionów złotych. No to by mogło się zgadzać. I zosta zostanie nam na koncie takie, tam pewnie 4 miliony, czy coś, 3 z małym hakiem, i tak sobie zostawimy. Żadnych naczep na razie nie będę kupować, chociaż kusi mnie, żeby może jeden garaż zapełnić naczepami. I wiecie co? I to zrobię, bo to będzie też do mojego testu bardzo fajne. Tutaj, tylko najpierw muszę zarządzanie kierowcami zrobić, żeby oni mi tutaj. Słuchajcie, nie uciekli, i pierwsza rzecz to, oczywiście, tak. Wszystkim zatrudnionym ustawiamy priorytet na długodystansowca. No chyba, że ktoś by miał na fula, no to wiadomo, ale żadne zbalansowana, bo to, to się wypełnia, wiecie, w inny sposób. Wszyscy muszą szkolić się jako długodystansowiec. Jak widzicie, nie mamy tutaj żadnego kierowcy, który. by miał te cztery poziomy długodystansowca, także wszystkim dajemy długodystansowca 20 kierowców, naprawdę, aż nie wierzę, no, czyli, a mówię, zrobiłem z 25, może nawet 30 kursów, także jeździłem, no, troszkę, troszkę sporo, ale gdzieś to tam też z gameplayu odcinki z tego widzieliście, no i pewnie będziecie kolejne widzieli, bo jak najbardziej te kursy będę robić, dobrze, no i tu widzicie już nasza ostatnia pani bardzo ładnie. Tu jej zrobiłem, to może tutaj zróbmy teraz tak delikatny ładunek, żeby trochę tego podrobiła. Tu jest o wysokiej wartości, musi zostać. Ten miał długodystansowca, już wyrobił. No powiedzmy, ten niech też wyrobi tutaj. Widzicie? Dlatego trzeba co jakiś czas. No tu jest zbalansowana, więc spoko. Dobra, także co jakiś czas musicie do tego. Do tego zaglądać, i tutaj wyjścia, wyjścia nie ma. Wiecie co? No to zróbmy tak. Jeden garaż i zrobimy taki myk. Kupimy dwie firanki. Niech to będą Włochy, załóżmy. Tak, po prostu ostatnio kupiony najświeższy garaż. Według mnie te firanki są ok. I to będziecie widzieli w następnym odcinku. Wtedy jasne porównanie, jak się mają Włochy. I teraz tak, platforma z drewnianą podłogą. Z tego co pamiętam, to tak. kłonnica z drewnianą podłogą. Była nawet OK. No, i może nam się uda. Na pewno nam się uda kupić. Ale to już sobie podzielimy, słuchajcie. Kupimy jedną niskopodłogową. A jedną nisko podwoziową. Widzicie, one tam troszeczkę się różnią od siebie. Ale okej, okay. no aż mnie kusi, żeby jeszcze jeden. A dobra. Słuchajcie, to będzie tak 2 na 2, bo skoro 20, to tak. O, niech będzie na przykład tutaj Turcja i w dwóch w dwóch nowo powstałych garażach będą naczepy no akurat mi idealnie kasy starczy, a w dwóch, które dokupiłem tych naczep nie będzie. Także zobaczymy jak to się później przełoży na zarobki. Będziemy mogli to tak jakby no, in real time obserwować, no bo w równym czasie ci pracownicy zaczęli te, tę pracę. Tak? W równym czasie ich zatrudniliśmy i w równym czasie te... Te garaże kupiliśmy, aczkolwiek ja nadal uważam, że jeśli mielibyśmy robić takie porównanie, dobra, to już tyle jeśli chodzi o wydatki. Jeśli mielibyśmy, słuchajcie, robić takie porównanie, to musiałaby być pewność, że w danym garażu są pracownicy, którzy mają no, jeden do jeden te same umiejętności, co w drugim garażu, i wtedy byście mogli porównać kwestie zarobków, bo pamiętajcie, jeśli w jednym garażu pracownicy, nie wiem, mają więcej tego długodystansowca na przykład, czy ładunku. Wysokiej wartości, i tak dalej, a w drugim mają mniejsze te kwalifikacje, no to wiadomo, że no niestety, no wiadomo, że tam ci którzy mają wyższe kwalifikacje, zarobią więcej. No ja myślę, czy coś sobie jeszcze w tej ciężarówce sobie nie zrobić. Zobaczcie, 50 ciężarówek mamy, 50 ciężarówek, 30 naczep, liczba kierowców, 50. Więc ja myślę, że jestem na tyle, mogę być szalony, aby tylko czy tu gdzieś mamy miejscowości, w której jesteśmy, nie mamy niestety. Chyba że wam spauzuję nagranie i się gdzieś przeniosę. Na szybko, bo tu w Hanowerze nie widzę mechanika. Czy tu jest mechanik? A tu jest, dobra, ukrył się. Okej. Okay. A no, nie mamy daleko. 5 kilometrów. Dobra, to podjedziecie ze mną do mechanika i zobaczymy, moi drodzy, czy Jakoś symbolicznie 500, może 600 tysięcy mogę zainwestować w ciężarówkę, która jednak no pracuje, którą no mówię 25, jeśli nie 30 um, kursów tą ciężarówką zrobiłem. Więc myślę, że jeśli mógłbym sobie troszeczkę ułatwić um, samą jazdę na przykład z takimi ciężkimi ładunkami, bo dużo było moi drodzy o, ciężkich ładunków. O i przy okazji go może naprawimy. Dobra, czekajcie, gdzie ja tu byłem? Tu byłem, dobra, już wiem, bo towarole, tutaj mnie deszcz załapał. Jeszcze w ogóle muszę się przespać, bo jak widzicie, zbliża się wieczór, więc tam akurat na parkingu u mechanika się prześpię z dwa razy. Niech pracownicy w tym czasie zarobią, bo to jest ok. No i poza odcinkiem, albo już w następnym odcinku zrobię jakiś gameplay, gdzie jakiś kurs zrobię tą ciężarówką. Mo możemy tak się umówić, że jeżeli tutaj u mechanika coś mi się uda y, ulepszyć, to zrobimy. Zrobimy gameplaya fajnego z tego, nie ma problemu. No paliwo na razie mamy. Bo tutaj y, pięć razy, chyba 5 kursów zrobiłem i troszkę jest uszkodzona. No niestety, ja mam czasami m, słuchajcie, kochani, pecha y, z tym, że jakiś samochód mi zmienia y, pas ruchu wjeżdża we mnie, jeszcze a za to mandat dostaje. Bardzo często tak się dzieje, ale na czerwonym się spieszymy, na kogucie. Dla widza. Dla widza mandat, bo dla widza się spieszymy do warsztatu, żeby zobaczyć jak możemy spożytkować te nasze. No już nie 20 milionów, Aaaa, Ale tu jest ruch. <gry> już nie 20 milionów, bo wiele mniej. Ale dla widza się spieszymy, także dla widza lecimy, żeby za długo nie, nie trwał odcinek. Drogi widzu, jeżeli to doceniasz, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, czy też udostępnisz tę serię, całą playlistę osobom interesującym się EuroTrackiem, bo bardzo mi to z pewnością pomoże. Ale bym dostał mandat kolejny za stuczkę, ale się udało na szczęście. Także, jakbym wam pokazał moją historię mandatów, to paradoksalnie, słuchajcie. do usłyszenia Najwięcej. Dobra, dobra, do usłyszenia, Iwona, do usłyszenia. <grym> Także, najwięcej, słuchajcie, tych mandatów to ja mam właśnie za, za stłuczki i to jest taki paradoks. Dobra, no to słuchajcie, pierwsze co, no i to też zobaczymy, ile nas to będzie kosztowało. Trwałe zużycie mamy. To nie jest najgorsze, ale ile naprawa? O, 72, ok. Ok. Też nie wiem, może najpierw mogłem części wymienić, a później, ale ja tam aż tak się na to. Więc tak, kabinę nie będziemy zmieniali, to już ustaliliśmy. Tutaj mamy dobrane, ok, no bo dodawanie mi tylko doda ładunek ciężki i nierówny teren, natomiast znacznie manewrowość mi spadnie, więc w żadnym wypadku jest i wspinanie w tym momencie dobrze, jest manewrowość spoko, chciałbym lepszą manewrowość. Z tego co pamiętam, to od jakiejś skrzyni biegów. O, mamy, słuchajcie, dostępny 700 koni mechanicznych silnik. No widzowie, moi drodzy, a czym to się różni? Aha, że co, ładunek normalny spada. Nie, no to już mamy zarąbiście 700 koni mechanicznych silnik. No i co, i tu mamy... 12... 340, no to co, no to to... Czym się ta skrzynia różni od tej? Ale sucharnie. 12 plus 2 biegów. Aha, bo tu jest retarder. A reszta jest ta sama. Okej. Okay. Dobra, no. A czy to się coś by zmieniło? Jakbyśmy... No nie, no. Zmieniłoby się na niekorzyść. Czyli w tym momencie nic tu więcej sobie nie poprawimy. No mi by zależało trochę manewrowość poprawić, aczkolwiek ona nie jest zła, więc nie mamy co widzowie też narzekać. No, coś tutaj się nam popsuje. Tutaj by nam nierówny teren i ładunek ciężki naprawiło, natomiast manewrowość spada na tak żenujący poziom, że no tu jest najlepsza manewrowość. Ale tutaj ładunek ciężki, wiadomo, że nie no dużo jeździmy z ładunkami ciężkimi, także no coś kosztem czegoś musi być tak. No niewiele na razie sobie ulepszyłem. Raptem 200 tysięcy. Silnik 700 koni. Zrobmy zatwierdź, żeby nam to zapisało. I sobie jeszcze zapisało, zapisało. Dobrze, no tak, w środku nie będziemy, myślę, nic tu zmieniali. Takie wnętrze mi się podoba, bo na przykład to no niby jest ekskluzywne, ale tak naprawdę, czy to się czymś różni? No. Jakimiś tam szczegółami. Dobra, niech będzie ekskluzywne, co? Niech będzie ekskluzywne. Pracowałem, to mam. Ale kolor mi uciekł, widzowie. Mnie to się bardzo nie podoba, bo miałem takie ładne polskie malowanie i ono mi uciekło. Także w żadnym wypadku, żadnego malowania nie można tutaj zatracić. I tu są te duperelki, które. No to powiedzmy jako taka ozdoba bardziej. Opony nam nie uciekły? Nie, opony mamy. Czy ta tylnia nam by uciekła? Tutaj nam by uciekła opona. Nie wiem dlaczego tak. Dobra. No może sobie felgi wymienimy, ale ja wiem, czy to tak aż takie chromowane. Nie wiem, czy są ładniejsze, szczerze. A, tu nie mamy za dużego wyboru. Z przodu. No, to mogą być takie. No i co tu jeszcze? Tu już nie ma co wymieniać za wiele. No co tu możemy? Ekskluzywne. No dobra, niech będzie ekskluzywne, jak jest całe. Słuchajcie, jak jest całe o no może tak jest ładniej nawet. Jak jest całe Volvo widzowie ekskluzywne, no to już nie będzie całe ekskluzywne. O, to by mi się bar. O, to, to 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 to. Chyba że to niekoniecznie. Nie, no to musi być. Ranger. Niech będzie Ranger. Bo Ninja mi się nie podobał, co tu jeszcze jakiś błotnik to nie klamkę mamy. Promowaną, więc i super. No i więcej tu już słuchajcie, ja nie będę nic dodawał, bo nie widzę sensu. Tutaj coś jeszcze można zmienić? Jakieś błotniki pewnie, ale czy ja bym chciał błotniki? Nie! Oj, ale to brzydko wygląda. Nie, 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 nie. Jakoś te błotniki mnie widzowie nie przekonują. A czy takie przedłużenie. W sumie może być. Nie, nie, no ładniej z przedłużeniem, dobra. Ale to już taki duperel. Dobrze, czy coś jeszcze? Nie. Powiem Wam szczerze, nic więcej tu chyba nie będę zmieniał, bo nawet nie mam co zmieniać tutaj na górze. Jakiś jest Viking, ale to z tego co pamiętam, mi się te nakładki kompletnie nie podobały. Jedynie albo to. Albo to. Hmm, to zależy, co z tym zrobimy. A to tutaj. A... Nie, nie widzę różnicy, nie? Więc to tak jakoś. To mi się tu jakoś tak nie komponuje, powiem Wam szczerze. Tu jeszcze coś jest. A dobra, niech sobie jakaś tam rura będzie i tylko te światełka. Wiecie, co najgorsze jest to? Że te światełka nie świecą, jak jedziesz. Ja chciałbym, żeby one świeciły. Byłoby fajnie. Byłby bajer. A one niestety na mnie świecą. No chyba, że się okaże, że te świecą. Dobra, a co do tego, to... To mam mieszane uczucia. To chyba mi najbardziej tak jakoś odpowiada. Bo tak, no białe odpada... Yy... To viking jeszcze by może mogło być. Sting to jakieś takie, no niby się komponuje. A już sam nie wiem. Nie, tu, nie obrażając pań, ale trochę nie, mówiąc kolokwialnie, jestem w tej chwili niezdecydowany jak baba, ale jestem ciekaw, bo jeśli to by świeciło, ale raczej nie będzie świeciło, wątpię. Bo jeśli to by świeciło, to miałbym jaśniej w kabinie i byłoby na pewno fajnie. No, i, i chciałbym sobie też podświetlenie w kabinie zamontować, ale tutaj niestety bez DLC nie da się tego zrobić, jak widzicie. A szkoda, bo bym sobie chętnie. Co, że to jest niby jakieś podświetlenie? Aha, że tu mogę sobie coś pozawieszać? O, ale ja nie wiem, czy na szybie bym chciał tu coś wieszać? Nie wiem, widzowie. No, mogę sobie, nie wiem, jedną przy. Albo Eurotraka. O niech mają Eurotraka, ale tak, żeby tutaj coś wieszać, to, to, to raczej nie. Jedną zawieszkę Eurotraka możemy i tyle, i koniec. Tu jest tablica, tablice mamy. Czy tu byśmy coś zmienili, to szczerze Wam powiem. No to... O, tu jest, może czekajcie, to może zamiast tej ciułałki Dajmy panią w bikini. Zamiast okularów. Dajmy. Aha, bo tutaj to się różni. A nie jest. Ciułałka. Z kiwającą głową. No nie, to chyba odwrotnie powinno być. Wiecie, tak jak było. Tu ciułałka, a tu pani. O. A czy kubek. Hmm. Czy kubek można czymś zamienić? Może tym samochodzikiem? Albo okularami? Albo kubkiem Eurotraka? Nie wiem, jakoś tak tutaj nie mam pomysłu. Ale tam jeszcze coś ma. Albo chyba, że tą panią w ogóle tam. A, słuchajcie, wkoptujemy albo okulary tam. Telefon komórkowy. Nie, no tak jakoś. Nie, no tak jakoś, tak jakoś. W drugi kubek. Tam... Dobra, niech okulary sobie na razie będą. Tam, wiecie, to są już takie pierdoły, na które jakoś tak. O, coś mi się wnętrza trochę widzę, że zmieniło. Raport z dostawy. A, dobra, niech sobie leży. Tu jeszcze coś możemy, to jakąś torbę. O, zobaczcie widzowie. Gaśnica, ostatnio, słuchajcie, gaśnica. O, widzowie, musi, musi być gaśnica, ponieważ ostatnio gaśnica jest w modzie. Także yy, skoro ludzie TikToki z gaśnicą nagrywają w nawiązaniu do tego, co jest w Sejmie, to tu koniecznie musi być gaśnica. Styrta się pali, styrta jest już podpalona, styrta się dopala. Okej, okay. także tak, o no, tam pudełko po eurotraku, to mi tam do niczego niepotrzebne, nie wiem, może laptop sobie tu być, ale to akurat nie jest mi tam jakoś, wiecie, do szczęścia potrzebne, żeby tutaj coś tam, tu jeszcze coś. Chromowane, o, o lusterka, słuchajcie, muszą być chromowane, tak, 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 tak. Ja się teraz tak zastanawiam, czy to mi nie będzie jakoś tu przeszkadzało, ale chyba nie powinno. Tu jest ta tablica, tutaj GPS, którego kolejnego nie potrzebujemy. Tu w ogóle jakiś telefon, nie wiadomo po co. I tutaj też są chromowane, no i co, i to wszystko. No dobra, to tak, tak sobie słuchajcie, moi drodzy. Tak sobie wydaliśmy praktycznie 600 tysięcy złotych, ale nie będę robił wam jazdy, bo ja kładę się spać. Tutaj jadę, zobaczcie grzecznie, na parking i się kładę spać, żeby mi pracownicy już nowo zatrudnieni zarabiali i zrobię sobie oczywiście kurs, który będzie w następnym odcinku. Z Wami się tym kursem podzielę i wtedy będziecie mogli zobaczyć jak ta, jak te Volvo po zmianach nam się tutaj porusza i przemieszcza. Także dziękuję za oglądanie I jeszcze raz proszę, jak będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Trzymaj się, wspaniałego wieczoru, dnia, popołudnia, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć.